www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 26 sierpnia na porannej analizie technicznej. Zapraszam do grupy naszej kryptospekulanci.pl. Będą materiały szkoleniowe, codzienne live'y. Codziennie sobie analizujemy na live'ach, omawiamy rynek, podejmujemy decyzje. Codzienne poranne odprawy, KS pozycje, w których prowadzimy pozycje, nie poddajemy się, zajmujemy, rozgrywamy i KS emeryci. To jest wszystko w ramach jednej grupy. Strategie, poza tym materiały szkoleniowe. Zapraszam serdecznie, przechodzimy do wykresów. Słuchajcie, dzisiaj o 16 ważne dane. Ważne dane, czyli na chwilę obecną najlepiej nie grać na rynku. Zostawić w cholerę ten rynek i zobaczyć, co się wydarzy o 16, bo o 16 wystąpienie Fedu i Powell będzie występował i będzie mówił rynkowi, w którą stronę ma iść. Czy to ma być byczo, czy to ma być niedźwiedzio. Więc tutaj do 16 czekamy na te ważne wiadomości i po 16 będziemy podejmować decyzje na rynku, czyli co dalej zrobimy. Jak sami widzicie, rynek przez ostatnie dni niezbyt się dynamicznie porusza. Właściwie są to takie nawet ruchy boczne, bym powiedział. Więc ta decyzja będzie ważna. Okay? Ta decyzja będzie ważna, bo ona tutaj nakieruje, w którą stronę rynek będzie chciał iść. I teraz tak, jeżeli chodzi o Bitcoina, to na chwilę, tak jak mówię obecną, jest to pół na pół. Więc tak naprawdę nikt nie wie, w którą stronę się ruszy rynek. Ja osobiście chciałbym, żeby się ruszył w dół. Okay? Ponieważ mamy fajne, że tak powiem, strefy pod ewentualne zagrania, więc jeżeli się rynek ruszy w dół, to ja bardzo mocno będę się interesować, jeżeli chodzi o Bitcoina, strefą 19440 do 18805. I to jest strefa, z której Bitcoin, jeżeli ma robić coś dłuższego, to musi stąd odbić. Okay? Tu musi się zbudować struktura wzrostowa. Jeżeli tak się stanie, to w planach powyżej 30 tysięcy. Okay? Tylko tak, chciałbym, żeby to było rozłożone, czyli najlepiej, gdyby dzisiejsze wystąpienie o 16 nie nakierowało rynku w żadną ze stron, czyli, że tak powiem, neutralne gdzieś tam wiadomości i fajnie, gdyby rynek sobie po prostu powiedział ok, nie ma optymizmu, nie ma też pesymizmu, no to tam gdzieś lekko spadamy i czekamy na lepsze wiadomości. I te spadanie fajnie, gdyby tak potrwało z miesiąc czasu, to by było super, to by było super, bo nie byłoby dynamiki, byłoby zaliczenie stref ważnych, byłoby czas na zbudowanie się pod wejścia. To bym liczył. Natomiast jeżeli będą wzrosty, to też nie najgorzej. To też nie najgorzej, słuchajcie, ale gorzej niż spadki, ponieważ jak tak wam powtarzam, spadki okazja, wzrosty realizacja. Więc na wzrostach trzeba realizować, na spadkach trzeba się interesować. Więc te spadki byłyby osobiście dla mnie dużo lepszym rozwiązaniem. Co do Cake'a, słuchajcie, myśmy tu zajęli pozycję, troszkę taka pozycja z handlu poziomami, no może tak. Natomiast będziemy stąd wychodzić, jeżeli będą negatywne dane z rynku i będziemy wchodzić tutaj, interesować się bardzo mocno na 3327. Jeżeli będą pozytywne dane, jeżeli będą pozytywne, no to okej. Okay. Jeszcze raz przypominam o tym Cake'u, bo zobaczcie, co on ma do zrobienia, okej? Okay? To jest z tych dolnych, z niższego poziomu, to jest nawet 100%, okay? Jeżeli to się wypełni. Tylko tak jak mówię, tu trzeba troszkę cierpliwości, słuchajcie, troszkę cierpliwości i obserwowania tego, co się dzieje. Jeżeli tu dostaniemy A i to jest nasze B i tu dostaniemy C, no to książkowa korekta, prawda? Książkowa korekta, a do tego wszystkiego jeszcze układ odwróconej głowy z ramionami, z zasięgami do stref podażowych. A jak spojrzymy na Cake'a, to zobaczcie, gdzie on jest. Okay? Więc warto tutaj się tym interesować i my się tym tutaj bardzo mocno interesujemy. Oczywiście będziemy to wszystko pilnować. Mam dla Was na poniedziałek monetkę, ale to w przypadku spadków. GRT, na razie tu się nie sugerujcie, ale mam monetkę GRT
z mega potencjałem na tym GRT, ale to na poniedziałek. I teraz tak, to co ważne, to ta godzina 16. Jeżeli będą pozytywne dane, to trzeba zajmować pozycję w górę. Ja też mam, tutaj też wczoraj namawiałem grupowiczów, żeby się zainteresowali tutaj shortem. Okay. Tutaj mam pozycję zabezpieczającą na spadki, czyli jeżeli będą spadki, to ja będę zarabiać z Ethereum. Okay. I tutaj spadki do Ethereum to jest 1455. Natomiast jeżeli będą wzrosty, no to mamy wstępnie na Cakeu pozycję. Mamy na WeChainie pozycję bardzo fajną, bo złapaną. No po prostu w punkt, prawda? Mamy dokładnie stąd z 2531 pozycję. To w razie wzrostów też będzie ubezpieczać na wzrosty. A w razie spadków to ewentualnie będziemy tutaj oczywiście wychodzić, ale szukać gdzieś niżej. Więc tak czy siak będzie dobrze, czy to na spadki, czy to na wzrosty. Tak jak mówię, wolałbym spadki, bo można będzie zająć ewentualnie lepsze pozycje pod zagrania w górę. Trochę cierpliwości, wiadomo, tutaj czas niestety nie wszyscy potrafią wytrzymać czasowo, że są spadki i trzeba niestety poczekać na tą pozycję, ale jak już się zajmie, to później więcej daje zarobić. To jest najważniejsze, prawda? Więc osobiście wolałbym spadki. Jeżeli będzie rynek pozytywny, no to też mamy jakieś pozycje i jakieś następne będziemy mieć na BNB LTC UU i to będziemy rozgrywać, więc bardzo ciekawie się zapowiada dzisiejszy dzień. Bardzo ciekawie się zapowiada godzina 16 i tutaj będziemy pod to grać dzisiaj. Miłego weekendu Wam życzę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia w poniedziałek. Cześć.